Witam Państwa serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. W tej części materiału chciałem przedstawić, na czym polega tak zwane mapowanie tekstur. I po tym temacie prześlizgniemy się w taki ogólny sposób i zostawię kilka rodzajów mapowania na osobne tutoriale. Aby pokazać, na czym polega mapowanie tekstur, dodam do sceny cuba, do tego cuba dodam materiał i do materiału dodam teksturę. Tekstura będzie oczywiście obrazkiem i ten obrazek wczytam sobie z dysku. Przygotowałem wcześniej taki ładny ornament, który mamy o tutaj. OK. Teraz render, aby zobaczyć, jak wygląda nasz obrazek. No i wygląda on jakoś tak. Trochę tak, jak jakaś tajemnicza skrzynka. Natomiast widać, że rysunek tego ornamentu jest widoczny tylko z góry. Natomiast ściana jest w paski. Włączę teraz trochę więcej światła, aby mój obiekt był trochę lepiej oświetlony. Widzę teraz mniej więcej, co się dzieje na stronie z cieniem. No i tam również są takie paski. I teraz, ten problem, który być może już wiele osób zauważyło, związany jest z tym, jak tekstura mapuje się na obiekt trójwymiarowy. W poprzednim tutorialu mówiliśmy o mapowaniu tekstur, ale to mapowanie dotyczyło tylko tego, jak tekstura rozłożona jest na powierzchni. Natomiast samo mapowanie i współrzędne, w których ta tekstura do powierzchni dotyka, to jest właśnie obecny temat. A zatem mamy teraz zakładkę taką jak mapping. Jest tutaj kilka bardzo ważnych opcji, których zrozumienie pozwoli znacznie ułatwić pracę z teksturami i no, da taki dużo, dużo większą kontrolę nad tym, jak Blender pozwala zrobić różne rzeczy. A więc tak, obecnie tekstura spada na nasz obiekt z jednego kierunku. Jest to kierunek zgodny z osią Z. I teraz wszystkie piksele, które przechodzą przez nasz obiekt, zabarwiają ten obiekt, a jeżeli piksel jest na krawędzi, to przesuwa się podczas całej krawędzi, zabarwiając no, swoją trajektorię na taką jedną linię. I to jest właśnie efekt, który teraz obserwujemy. On czasami może być niepożądany, w związku z tym trzeba byłoby zmienić sposób, w jaki tekstura na obiekt spada. I jest na to metoda, do tego celu właśnie służy ta zakładka mapping i mamy teraz coś takiego jak projekcja, czyli rzut. Projekcja obecnie jest płaska, flat to płaski i teraz jeżeli zmienię tą projekcję na cube, to w tym momencie mam ściany od razu z każdego kierunku prawidłowo zmapowane. Cube powoduje, że tekstura jest mapowana na obiekt w trzech kierunkach, a nie w jednym. A więc przenika przez mojego cuba na wszystkie ściany. No i to wygląda już teraz bardzo dobrze. Teraz chciałbym jeszcze wrócić do tego, jak ta projekcja flat jest zorganizowana. Otóż tekstura spada teraz na obiekt z góry. Jeżeli włączę sobie w teksturowanym, znaczy jeżeli w ogóle włączę sobie tekstury, no teraz ich nie zobaczę, niestety musiały być inaczej zmapowane. Trudno. Może zróbmy inaczej. Tą teksturę flat powiedzmy sobie, że chciałbym widzieć, ale w taki sposób, żeby ona nie była z góry, ale na przykład z boku. Co by było, gdybym odwrócił taką kostkę? Oczywiście, jeżeli obrócę kostkę wzdłuż osi Y o jakiś tam kąt, no to wtedy tekstura spada nadal w kierunku lokalnej osi Z tej kostki. Jest to jeden ze sposobów na obrócenie tekstury. Natomiast nie zawsze jest to możliwe. Jeżeli kostka na przykład jest obiektem, który musi stać w taki sposób, a nie inaczej, to trzeba znaleźć sposób na obrócenie samej tekstury. I oczywiście obrotu tekstury możemy dokonać, korzystając właśnie z tych narzędzi, które tu mamy. I teraz, zanim do tego dojdziemy, to jeszcze chciałem powiedzieć o takich rzeczach jak offset i size. Otóż offset jest to położenie tekstury na obiekcie. I obecnie ta tekstura leży w położeniu x, y, z równym 0, co oznacza domyślne położenie. Jeżeli jednak zmienię x na 0,1, to tekstura na obiekcie się przesunie i jak widać przesuwa się w tamtą stronę. No i okej, niech sobie tak będzie. Mogę teraz teksturę ustawić na przykład w połowie współrzędnej osi X, co spowoduje, że będę miał dokładnie w połowie ustawioną moją teksturę. I tak samo mogę zrobić w osi Y. Oś Z w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia, ponieważ mapuję tutaj współrzędne tekstury na odpowiednie pozycje. I teraz punkt 0,0 jest tutaj, natomiast punkt 0,5, 0,5 jest tu w środku dokładnie. I od tego miejsca zaczyna się moja tekstura teraz. Tak należy to rozumieć. A więc manipulując offsetem, mogę sterować tym, jak moja tekstura rozkłada się na obiekcie, to może w którym miejscu się zaczyna. Może tak byłoby bardziej prawidłowo powiedzieć. Teraz kolejna sprawa. Jeżeli użyję czegoś takiego jak size, to w tym momencie ten size określony jest przez obiekt. Jeżeli na przykład obiekt jest rzędu 2, to tekstura będzie się na tym obiekcie musiała powtórzyć dwa razy. Oczywiście współrzędne zostają bez zmian, więc musiałbym je tutaj przesunąć o 0,5 w którąś stronę. Jeżeli tekstura ma być 10 razy mniejsza,
to muszę podać skalę rzędu 10. Jest to swego rodzaju odwrotność tak naprawdę skali. Teraz mam już bardzo drobną teksturę. Gdybym chciał ją powiększyć dwa razy, to muszę w skali podać 0,5. Podaję również wartość Z, która w tym momencie jest nieistotna, ale robię to z przyzwyczajenia. Jeżeli już zmieniam, to wszystkie trzy współrzędy na raz po to, aby zmiana była jednorodna. To jest powiększona tekstura. No, wygląda całkiem fajnie, akurat w tym przypadku się nieźle ułożyła. Natomiast nie mogę obrócić takiej tekstury o 45 stopni. Nie mogę również jakoś łatwo ustawić sobie tej tekstury, na przykład w tym miejscu, bez obracania cuba. Jeżeli nie chciałem tego cuba obracać, albo nie mógłbym, bo byłaby to bardziej skomplikowana bryła, no to wtedy z pomocą przychodzą mi te tajemnicze opcje X, Y, Z tutaj. Na początek jednak przywrócę sobie standardowo teksturę. No i teraz te opcje X, Y, Z określają, jak będą zastępowane osie wirtualnego mapowania tekstury w stosunku do osi mojego obiektu. Otóż teraz osie tego obiektu, tego cuba, są skierowane dokładnie tak jak osie układów współrzędnych, a więc jego lokalna oś X kierowana jest tam, gdzie kieruje się globalna oś X. Można te osie wyświetlić, korzystając z zakładki Display na panelu Object. Jeżeli włączę Axis, wtedy widzę osie lokalne mojego cuba, które zawsze są jakoś ustawione. I teraz istnieje coś takiego jak jeszcze jeden parametr w tym panelu Display, który mogę włączyć. To jest Texture Space. Czasami się to włączało przypadkowo niektórym osobom na kursie. Natomiast jeżeli włączę taki Texture Space, to pozornie niczego tutaj nie zauważę. Natomiast jest to opcja, która pozwala zobaczyć kształt przestrzeni tekstur. Jest to mało znane, bardzo rzadko używane, a szkoda, bo się bardzo przydaje. Skrót na ten klawisz, znaczy na tą opcję, to jest Shift T w trybie obiektowym. Shift T pozwala mi przesunąć Texture Space dla mojego obiektu. Ten wirtualny sześcian, który się tutaj pojawia, taki skropek, to jest właśnie przestrzeń tekstur, które nakładam na cuba. Jeżeli postawię te tekstury, czy też tą przestrzeń przesunę na przykład w osi X o pół jednostki, to uzyskam po wyrenderowaniu przesunięcia tekstury, co jest samo w sobie świetnym motywem. Mogę teksturę przesunąć nawet jeszcze dalej, wciskając Shift T, później X, no i będę miał teksturę przesuniętą o 1, co doprowadzi do tego samego wyglądu, jakby ona nie była w ogóle przesunięta. Ciekawe jest to, że mogę taką teksturę nie tylko przesuwać, ale również przeskalować. Jeżeli nacisnę Alt Shift T, wtedy włączam skalowanie przestrzeni tekstur. Jeżeli teksturę powiększę, tak fizycznie powiększę normalnie za pomocą tej przestrzeni, to ona będzie powiększona. I już mam powiększenie. Tak samo mogę tą teksturę łatwo bardzo pomniejszyć. I widzę, że ona będzie teraz pasowała do takiego obszaru. Ok? Co powoduje, że na moim cubie będzie oczywiście mniejsza. Jest to super opcja, bardzo rzadko używana. No a ten Texture Space, przerywany sześcian, który tutaj mi opisuje tą moją bryłę, mogę włączyć lub wyłączyć właśnie na zakładce Display. Znikł i nie ma go. Przy okazji, ta tekstura jest teraz przeskalowana, natomiast w ustawieniach tekstury nic się nie zmieniło, więc może to być zaskakujące i mylące dla niektórych osób, które będą chciały dojść, co też się dziwnego dzieje, że ta tekstura jest taka mała, a powinna być na całości. Cóż, taki urok można powiedzieć. Teraz cofnę to skalowanie, ustawię wszystko tak, jak powinno być. I teraz spróbujmy obrócić tą teksturę przez zamianę osi. Otóż, jeżeli zamienię oś X na przykład z osią Z, to ta tekstura, która jest tutaj na górze, normalnie w moim podglądzie, o tu jest kierunek jakby osi Z, powinna się pojawić z boku. I do tego celu właśnie służą te tajemnicze listy współrzędnych, które tutaj mam. Pierwsza lista to jest oś X, kolejna to jest oś Y, jeszcze jedna to jest oś Z. I teraz, jeżeli oś X zamienię na oś Z, a oś Z zamienię na oś X, to w tym momencie powinien mieć teksturę przekręconą. No i mam. Tak to działa. Jest to dość tajemnicze działanie, ponieważ ono działa we wszystkich projekcjach, więc jeżeli zrobię sobie projekcję Cube na przykład, to wyjdzie mi również obrót w tej projekcji, ok? Ale to działa. Teraz, jeżeli bym chciał przywrócić taką projekcję normalnie do widoku standardowego i później obrócić w tą stronę, to musiałbym zamienić oś Z z osią Y, która przebiega właśnie w takim kierunku. No więc zamieniam. Oś Y będzie osią Z, a oś Z będzie osią Y. I mam zamienioną teksturę, przekręconą, poprzez przemapowanie osi w układzie współrzędnych. Jest tutaj ciekawy artefakt dosyć, który powoduje, że może to być zaskakujące dla niektórych i mylące dla całej reszty. Otóż, jeżeli wyłączę którąś z tych osi, na przykład ustawię None, to w tym momencie dla Z nic się nie dzieje. Jeżeli jednak zrobię coś takiego dla Y, to natychmiast dostaję paski. Tak samo, jeżeli zostawię na przykład Y, a zrobię to dla X, paski są w drugą stronę. Dzieje się tak dlatego, że mapowanie tekstur, które tutaj robię, nie ma nic wspólnego z osią Z.
Więc oś Z dla tekstury nie istnieje, ona wynosi 0. Wszystko jedno, czy dam none, czy nie dam. Natomiast osie, które zmieniałem, ważne były dla orientacji tekstury. No więc jeżeli teraz mam oś X oraz Y, to one działają, natomiast w osi Z tutaj na ścianach nie istnieją. I to widać, że są takie paski. Jeżeli teraz wyłączę oś X na przykład, to wymiar tej osi stanie się równy 0, a więc będzie działało rozciąganie tekstury tylko wzdłuż osi Y i dostanę na skutek tego paski. I te paski są w taką stronę, ponieważ oś X teraz zawsze generuje tylko tą jedną krawędź z wierzchołków. Bierze tą jedną krawędź dla wartości 0 i cały czas na ścianie ją powtarza. Oczywiście, jeżeli przesunę na osi X teraz teksturę, to dostanę zupełnie inne wierzchołki, które przez punkt 0 przechodzą i dzięki temu będę miał inne paski. Animując to, dostanę cały czas w paski zmieniający się wzór, co samo w sobie jest dosyć fajnym, ciekawym efektem. No ale to jest taki jakby artefakt, tylko nie dotyczy rzeczywistych opcji, które warto omawiać. Dobra, więc to byłoby wszystko poza tym, co mamy tu i tu. I teraz tak. Mapowanie, które mam tutaj, jest mapowaniem płaskim i już wspomniałem wcześniej, że jak zmienię je na cube, to w tym momencie odbywa się w trzech wymiarach i dotyczy każdej ściany kostki. Natomiast warto zobaczyć, jak takie mapowanie się zachowuje w przypadku, kiedy mam obiekt taki jak kule na przykład. Nie wiem, czy ktoś jest w stanie to przewidzieć. I ewentualnie dodam do sceny jeszcze walec, cylinder. Ustawię go z boku. Zobaczmy, czy wszystkie obiekty widać. Widać jest znakomicie i teraz zrobię im render. Oczywiście materiał dodałem tylko do kostki. W związku z tym ten sam materiał trzeba dodać do walca i do kuli. A kulę przy okazji uczynię taką trochę bardziej gładką. Dodam do niej subsurfa i włączę shading na smooth. Teraz mam materiał, który jest na kostce, natomiast nie na walcu i nie na kuli. Jeżeli zaznaczę walec, później kulę, a na samym końcu kostkę, to wtedy mogę nacisnąć Ctrl-L i z menu Make Links stworzyć link do materiału kostki, który będzie dotyczył wszystkich zaznaczonych obiektów. A więc kostka swój materiał podzieli wtedy z kulą i walcem i każdy z tych obiektów będzie miał niezależnie założony taki sam materiał. I teraz widać, że w tym ustawianiu tekstur za pomocą Cube dostaje całkiem fajne efekty. Ale zwróćmy jeszcze uwagę, jakby to wyglądało w projekcji Flat. Flat działa tak jak w poprzednio. Rzuca z góry teksturę, która zabarwia cały obiekt, więc na walce dostaje jakieś paski na kubie. No i na kuli prawie że też, z tym, że ta kula mapuje sobie na okrągłościach całą teksturę i boki wychodzą tak, jakby były troszeczkę roztarte, co samo w sobie jest fajnym efektem i na kuli to ładnie wygląda. Natomiast w trybie cube mam mapowanie z różnych kierunków. I teraz to mapowanie dla walca wygląda całkiem nieźle, pomijając jakieś tutaj dziwne paski. One się biorą z tego, że walec jest teraz rysowany w sposób flat, nie smooth, shading po prostu jest tak ustawiony, ale widać, że górna powierzchnia jest obcięta z jakiegoś powodu. I to jest obcięcie, które się bierze stąd, że część jakby tej tekstury sięga do granic walca, a tu na rogach ona jest ścięta. Natomiast nie jest zdeformowana, wygląda całkiem ładnie. Na kuli to wygląda jeszcze inaczej. Wszystko to, co było na ścianach, ładnie się skleiło, chociaż widać szew. I tutaj jest takie zszycie. Widać to, no jeżeli się przyjrzeć oczywiście, wprawne oko to zobaczy od razu. Tak samo artefakt tego typu widać tutaj. Tu nastąpiło jakieś dziwne obcięcie, nie wiedzieć czemu. Więc nie jest to dobre mapowanie dla kuli, ale dla sześcianu jest ok. Jeżeli zmienię sobie mapowanie teraz na tubę, to będzie taki efekt, jakbym moją teksturę owinął dookoła takiego cube'a. I ona się zaczyna w tym miejscu, tutaj, na połowie ściany, później owija cały cube i z drugiej strony łączy się z tym początkiem. Tak samo jest dla walca i tak samo jest dla kuli. Natomiast to, co się dzieje na osi Z, to jest ścięcie całkowite do środka wszystkich wierzchołków, no, które są ścięte płasko, prostopadle do osi. Tak to wygląda. I teraz, gdybym chciał, żeby tekstura dosięgnęła tego środka, to muszę zastosować mapowanie sferyczne, nie takie walcowe jak teraz. Więc wybieram sobie zamiast tuby Sphere. W tym momencie piksele, które tutaj się już zatrzymują i rysują później proste linie, zaczną podążać rozciągając tekstury, aż zetkną się w środku. Tak to wygląda. Generuje to rozciągnięcie tekstury, poza tym, że jest owinięta i bardzo silne deformacje, ale w niektórych przypadkach może fajnie wyglądać. Najładniej na tym wyszła kula, ponieważ teraz cała powierzchnia tekstury jest na całej powierzchni kuli. Mamy ładne owinięcie z oczywistą deformacją w pobliżu biegunów, ale to jest nie do uniknięcia. No więc tego typu mapowania mamy dostępne, no i zależnie od sytuacji można używać któregoś z nich. Teraz oprócz tego, że mamy takie mapowanie, mamy również sposoby rozliczenia współrzędnych na obiekcie. I teraz usunę może Q,
kulę, zostawimy sobie ten sześcian. Mamy teraz domyślną sytuację, taką jak na początku, i mamy teraz koordynaty. Koordynaty są to współrzędne, w których ta tekstura zostaje nałożona na obiekt. Teraz te koordynaty są generowane, co oznacza, że generowane są na podstawie współrzędnych, czy też na podstawie geometrii mojego obiektu. Jeżeli obiekt powiększę, to tekstura również się rozciąga. Jeżeli obiekt pomniejsze i rozciąga na przykład wzdłuż, to tekstura zachowuje tą skalę i mapuje się dokładnie tak samo jak obiekt. Współrzędne tekstury zależne są od współrzędnych obiektu, ponieważ jedne i drugie są generowane. Jeżeli wezmę jednak na przykład współrzędne globalne, to w tym momencie taka zmiana już nie dotyczy tekstury. Obiekt może się rozciągać jak chce, natomiast tekstura będzie zawsze mapowana we współrzędnych globalnych, czyli w tych, na których pracuje nasza siatka. Jest to zatem coś, co wyłącza mi powiększenie. Oczywiście pozostałe rodzaje projekcji dalej działają. Mogę wybrać również inny rodzaj tekstur, czy też inny rodzaj współrzędnych do mapowania i jest ich tutaj cała masa. Nie wszystkie teraz omówię, prześlizgnijmy się tylko po tych najciekawszych. Teraz jednym z ciekawych jest mapowanie UV. Na ten temat zrobimy sobie osobny tutorial, natomiast teraz nic ciekawego nie zobaczymy. To jest jakaś ponura sprawa tutaj, nie za bardzo to wychodzi. To trzeba opanować i wtedy będzie wszystko ładnie. Jest to jedno z najlepszych mapowań, dających najpełniejszą kontrolę na tym, jak tekstura leży na obiekcie. Inny rodzaj mapowania to jest mapowanie typu window. Window to jest widok, który teraz mam w kamerze, taki na płasko. I tekstura ustawia się dokładnie na płasko w tym widoku, jednocześnie pojawiając się tylko tam, gdzie jest obiekt. Powoduje to, że mój obiekt ma nałożony wzór w taki płaski sposób. Jeżeli ten obiekt obrócę na teksturę, w żaden sposób to nie wpłynie, ona dalej będzie płaska. Czasami się to przydaje do jakichś dziwnych efektów, no ale najczęściej jest nieużywane. Innym rodzajem jeszcze mapowania tekstur jest mapowanie takie jak normal lub reflection. W obu przypadkach będzie to prowadziło do deformacji tekstur. Na przykład teraz jest tak silna deformacja, że już nie widać samego obrazu tekstury. W przypadku reflection dostajemy jakieś takie dziwne rzeczy, nie wiadomo co się dzieje. I mamy jeszcze mapowanie takie na przykład jak tangent. W tym momencie też nic nie zobaczymy. Jest mapowanie typu stres, też nic nie widać. Mamy także mapowanie sticky, też nic nie widać. To są wszystko zupełnie inne przestrzenie współrzędnych i o tym trzeba będzie zrobić osobny tutorial, bo dotyczą takich dosyć ciekawych rzeczy, takich ciekawych zastosowań, no, o których warto powiedzieć. I mamy także mapowanie typu object. Object generuje mi jakiś dziwny wzór na samym początku, tekstura jest jakoś tak dziko ustawiona, ale teraz, żeby ona się ustawiała sensownie, trzeba do sceny dodać jakiś obiekt. Na początku usunę transformację skalowania, dodam sobie obiekt taki na przykład jak empty. Ten obiekt empty niech sobie stoi na początku trochę ponad tym cubem. Ważne są jego współrzędne x oraz y tak naprawdę. Teraz w cubie wybieram mapowanie w koordynatach zależnych od obiektu i wybieram sobie obiekt, przepraszam. Jeżeli wybiorę empty, to w tym momencie od mojego obiektu empty zależy położenie tekstury. I teraz, jeżeli przesunę ten obiekt empty, to przesunie mi się również tekstura. I jest to mapowanie zależne od położenia tego obiektu. A więc jeżeli swój obiekt na przykład obrócę, to również obrócona będzie tekstura. Na przykład teraz ją przekręciłem delikatnie. Jeżeli przesunę w jakiejś, czy też obrócę w innej osi jeszcze ten swój obiekt, to dostanę obrócenie na wszystkich ścianach w przestrzeni. Jeżeli przeskaluję obiekt empty, to skaluje się również tekstura. Więc jest to super rodzaj mapowania, pozwalający bardzo precyzyjnie umieścić swoją teksturę dokładnie tam, gdzie chcę, aby była. Dodatkowo, jeżeli jeszcze zmienię sobie na przykład mapowanie na klip, wtedy mogę ustawiać swoją teksturę dokładnie tam, gdzie chcę, aby była, nawet z obrotem i skalowaniem. Więc jest to całkiem przydatna opcja, oczywiście znowuż również rzadko używana, nie wiedzieć czemu. Ok, tak by wyglądało na przykład moje mapowanie w chwili obecnej. Ok. Myślę, że w tym tutorialu to już jest i tak trochę za dużo, więc na tym może zakończę. No i oczywiście zapraszam ponownie do polskiego kursu Blendera. Do zobaczenia.